skład gospodarstwa Białka wchodzi stadnina koń. Nawet 90% stanowią plantacje nasienne. Nie ma możliwości dopuszczenia odmiany, która nie ma na przykład większego plonowania od poprzednich. Nowe odmiany zawierają skumulowane cechy kilku odmian i wybrane najlepsze. Pszenżyto jary. Kiedy jego uprawa jest dobrym rozwiązaniem? Nad tym zagadnieniem pochylimy się w dzisiejszym odcinku. Realizujemy go w malowniczej scenerii gospodarstwa Stado Ogierów w Białce na Lubelszczyźnie. Naszym rozmówcą jest pan Tomasz Daniel. Panie Tomaszu, jaki jest profil gospodarstwa? Może zacznijmy od tego, że gospodarstwo Białka to jest powierzchnia 260 hektarów gruntów ornych klasy trzeciej, czwartej oraz nawet piątej, zlokalizowanych tutaj na miejscu w miejscowości Białka, ale też około 100 hektarów mamy oddalone około 25 km stąd. Jest to miejscowość Wola Żulińska. Tam znajdują się gleby lekkie czwartej B i piątej klasy. Poza tym w skład gospodarstwa Białka wchodzi jeszcze nieodłączna rzecz, czyli stadnina koni arabskich. W związku z tym mamy jeszcze prawie 100 hektarów trwałych użytków zielonych łąk, z których zbierane jest siano na potrzeby właśnie stadniny plus pastwiska, wybiegi dla koni. Mamy jeszcze około 28 hektarów stawów hodowlanych, na których jest hodowlany przede wszystkim najbardziej znany dla nas karp. Dodatkowe gatunki to jest amur, szczupak. Pozostał jakiś tam karaś, sum, tołpyga, w zależności od tego, jaki nam się uda pozyskać materiał zarybieniowy. Ze względu na to, że w gospodarstwie mamy to różnorodność gleb lepszych, czyli trzecia B, czwarta A i piątej klasy lekkich gleb piaszczystych, mamy zróżnicowaną strukturę zasiewu. W większości ponad 85, nawet 90% w tej chwili stanowią plantacje nasienne. Jedynie rzepak jest plantacją przemysłową w związku z bioróżnorodnością i płodozmianem po prostu. Na glebach słabszych w tej chwili w strukturze upraw mamy owies, trawę na nasiona. Wprowadziliśmy w tym roku rzodkiew oleistą oraz koniczynę krwisto-czerwoną lub znaną innym jako inkarnatkę. Zrobiła bardzo dużą furorę, bo jest to roślina rzadka. W momencie kwitnienia, czyli w połowie czerwca, wygląda to bardzo ładnie. W jakim systemie prowadzone są uprawy? Na obecną chwilę w tym roku wszystkie uprawy są założone w systemie klasycznym płużnym. Dysponujemy ciągnikami marki Valtra i Massey Ferguson. Mamy ciągnik Deutschwart. Wszystkie ciągniki są różnej mocy. Większe trzy ciągniki to jest od 165 koni, jak w przypadku Deutschwara. No i kończąc na tutaj obecnym Massey Fergusonie 200-konnym. Natomiast Valtra wyposażona w tego tura jest o mocy 115 koni. Przede wszystkim jest użytkowana przez nas do rozsiewu nawozu oraz do zabiegów ochronnych. Jak prowadzone są plantacje do celów nasiennych? Co jest kluczem do sukcesu w ich prowadzeniu? No przede wszystkim musimy zacząć od tego, że dostajemy do wysiewu przede wszystkim materiał bazowy, z którego produkujemy kwalifikat, czyli musi być czysty odmianowo. Dwa, do produkcji wytworzenia określonych grup roślin musi być odpowiedni płodozmian, czyli musi być roślina poprzedzająca, taka, która nam nie zanieczyści łanu i na przykład nie możemy na pewno po pszenżycie ozimym posiać pszenżyta jarego, bo po prostu no, ono gdzieś tam powychodzi i już będzie do dyskwalifikacji plantacja. Poza tym w przypadku co niechlujnych roślin, na przykład roślin krzyżowych, mam na myśli rzepak czy gorczycę, musi być zachowana izolacja przestrzenna. Poza tym plantacje nasienne są pod stałym nadzorem kwalifikatorów plantacyjnych. Są to osoby, które mają uprawnienia do kwalifikacji, odpowiednie szkolenia, wykonują lustrację tych upraw w odpowiednim czasie, tak jak mówią o tym przepisy. Na jakim areale zostało zasiane pszenżyto?
Przeżyto zasialiśmy na powierzchni 30 hektarów. Zostało wysiane w pierwszej dekadzie kwietnia, bo w tym roku zdecydowanie ten termin siewu ze względu na pogodę przesunął się. Na jakim stanowisku? Zostało zasiane po rzepaku. Jakie wówczas panowały warunki glebowe? W tym roku wiosnę mieliśmy bardzo trudne warunki glebowe ze względu, że w każdym tygodniu było coś takiego, że udało nam się zasiać, pogoda pozwoliła w okresach piątku, soboty na przykład, a od dnia niedzielnego do wtorku były intensywne opady deszczu i były takie przerwy tygodniowe, a w strukturze zasiewu mamy owies, który zdecydowanie trzeba wcześniej siać, bobik tak samo, no przężyto troszeczkę później. No ale udało nam się jakoś to zrealizować. Nie było łatwo, struktura berelby była dość zbita, więc ciężki był ten siew, ale myślę, że o efektach i wynikach będziemy mówić po zbiorach. A jaki ten sezon był w ogóle dla przężyta? Ten sezon w ogóle, nie tylko dla przężyta, myślę, że był bardzo ciężki, bo wróćmy do tamtego roku. W myśl wszystkich przepisów tamtych roku nawozy azotowe stosowaliśmy już tak jak można od 1 marca, ale było chyba wydane, jak dobrze pamiętam, w tamtym roku pozwolenie, że już te nawozy można było stosować od 15 lutego. W tym roku, no niestety, pogoda sprawdziła, że weszliśmy w pole przynajmniej te 3 do 4 tygodni później. I to nie tylko my. Jeszcze jedna kluczowa kwestia. Na jaką odmianę przężyta Jarego się Państwo zdecydowali? Zdecydowaliśmy się na odmianę przężyta Impetus ze względu przede wszystkim na cechy charakterystyczne tego przężyta, czyli odporność na choroby. Podawana jest też jego odporność na suszę. Jednakże no jest nowością, więc spróbowaliśmy, jak ono będzie w praktyce nam wychodzić w strukturze zasiewów. Jak to jest w ogóle z tymi nowościami? Warto je siać? Rolnicy chętnie sięgają po te nowe odmiany. Mówię tutaj nie tylko o przężycie, ale w ogóle o wszelkich gatunkach. Myślę, że tak, bo ze względu na to, że postęp hodowlany i wszystko idzie do przodu, więc wydaje mi się, że nie powinniśmy wracać wstecz, tylko no, iść w nowości. Na pewno te nowe odmiany zawierają skumulowane cechy kilku odmian i wybrane najlepsze, tak jak wcześniej powiedziałem, odporność na choroby, plenność i wiele innych aspektów. Także myślę, że zdecydowanie trzeba sięgać po te nowości. Dwa, radziłbym wszystkim, żeby korzystać jednak z tych wyników badań instytucji takich jak COBOR, nie? Żebyśmy mieli wyniki i wiedzieli, jak to jest polecane, bo też mamy tam wyraźnie powiedziane na dane obszary terenu, jak ono w całym kraju, w skali całego naszego kraju by plonowało. Pod lupę bierzemy Impetusa. A opowiadać będzie o nim pan Radosław Berbeć z Małopolskiej Hodowli Roślin. Panie Radosławie, czym odznacza się ta odmiana? Odmiana Impetus jest to nowość z 2020 roku, która przywędrowała od nas z hodowli z Danko. My będziemy mieli ją na wyłączność w Polsce. Jest to przężyto Jare, które może być również przewódką. To go wyróżnia na tle innych przężyt. Jest to przężyto średniej wysokości, tutaj dosyć niskie. Znajdujemy się na polach gospodarstwa Białki. Małopolska Hodowla Roślin gospodaruje na słabszych kompleksach glebowych. Tutaj jest 4-5 klasa. I właśnie to przężyto też docelowo trafia do odbiorców, którzy na takich glebach będą go w przyszłości siać, bo przężyta jare to są dosyć niszowe uprawy, ale to jest bardzo dobra alternatywa dla owsa. W ostatnich latach suchych owiec bardzo zawodnie plonował ze względu na płytki system korzeniowy i to, że wymaga w odpowiednim okresie sporej ilości wody, a przężyto jare czy ozime ma głębszy system korzeniowy i lepiej sobie radzi z takimi trudnymi warunkami. Dla jakich gospodarstw szczególnie adresowana jest ta odmiana? Szczególnie jest to adresowane dla tych gospodarstw, które w swojej strukturze mają oprócz produkcji roślinnej również produkcję zwierzęcą i potrzebują dobrej jakości paszy.
Tutaj pszenżyto jest dużo bardziej strawne od owsa, gdyż ono nie ma łuski. Duża zawartość białka to bardzo dobrze wpływa na strukturę paszy w gospodarstwie. Poza tym pszenżyto jest bardzo łatwe w produkcji, gdyż jest bardzo odporne na choroby. Jest to odmiana najbardziej odporna ze wszystkich zarejestrowanych na rdzeję żółtą. Bardzo odporna na mączniaka, rdzę brunatną, brunatną plamistość, rynchosporiozę, sceporiozę plew. Także można ją prowadzić bardziej ekstensywnie, bez konieczności nakładania wielkich nakładów na ochronę fungicydami. Pszenżyto impetus charakteryzuje się wyrównanym ziarnem oraz mniejszą tendencją do porastania ziarna w kłosie. Z racji tego, że jest to nowa odmiana, to chciałabym się dowiedzieć, kiedy ona będzie dostępna dla szerszego grona rolników. Tak jak tutaj widzimy, jest już obsiana tutaj na polach. Jest to plantacja nasienna. Z tej plantacji nasiennej po tych żniwach już na przyszły rok będziemy ją dystrybuować. Również jeżeli będą chętni, to w formie przewódki. Chciałbym poruszyć jeszcze jedną istotną kwestię. Jest to nowa odmiana. Czy uważa Pan, że warto korzystać z postępu genetycznego? Tak, też warto sprawdzać te nowe odmiany ze względu tego, że nie ma możliwości dopuszczenia odmiany, która nie ma na przykład chociażby większego plonowania od poprzednich. Czyli każda nowa odmiana wypuszczana do rejestru powinna wyżej plonować.